Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku, z Choćby Lerem. W dzisiejszym odcinku oczywiście robimy żniwa, ale to takie niestandardowe żniwa. Znaczy standardowe żniwa, ale chodzi o to, że nie będzie to ani Trion, ani Lexion. Co? Nie będzie to ani Trion, ani mój New Holland, ani mój najnowszy kombuń, czyli Rosel Marsz. Więc kupuję pierw pole 30. Dobra, kup. Trion niech się wysypie. On tak się cały nie wysypie. Ale dosypie mi te 4 tony. I Waltra sobie zwieziemy na Silos. Pokażę wam, gdzie Waltra z 50 tonami pszenicy. 51 dokładnie. A nawet i 52. Waltra dosyć ładnie idzie z tym. Nawet. Powiem wam, że fajnie się buja z tymi przyczepami. Na początku, jak zaczepiłem tam Waltrę, to myślałem, że ona dużo. Dużo ciężej będzie miała. No bo wiadomo, tak? No bo to jednak 52 tony. A to 250 koni tylko, więc. New Holland by nie miał problemu z nią się bujną z tym zestawem, ale. Ale New Holland ciągnie co innego, bo ciągnie większą przyczepę. A, walterka fajna. No, klas ciągnie moją, co to jest za przyczepa? No ta żółta, ta biała Michelina. Banditka to jest. Krampę, o, no właśnie, krampę, bo szukałem tego słowa. Znaczy, że tej firmy szukałem, bo zastanawiałem się, co to za firma. Ale to jest krampę. No serio przejechałem? Nie, no dosłownie przejechałem na o 10 cm, nie czytam. No 10 cm, bo za dużo się nie zastanawiam, że. Bo metr to na pewno nie był. Ale może by zmienił kierunek jazdy, co? Stan silosów wygląda aktualnie tak, że mam 300 ton pszenicy już i 100 rzepaku. Więc będzie co przerabiać na zimę. No i grzejemy na. Nie wiem czemu, ale w tej walce nie działają mi w ogóle biegi. W sensie zakresy ABCD mogę sobie zmieniać. A zakresy mogę sobie zmieniać, ale już w biegu na przykład z jedynki na dwójkę wrzucić nie mogę. Musi to gra zrobić, nie wiem czemu, ale po prostu tak jest. Skończył kość? Nie, jeszcze jeden wąski przejazd będzie. No i dobra. Header oczywiście 15-metrowy sobie wziąłem. Będzie 15,6 pokazuje, ale nie wiem czy to nie będzie za szeroko na 15,6, ale zobaczymy. Kurde, już to na zbiorniku, a przejechałem kawałeczek. Moje nowe pole 30. Kupiłem je przed chwilą, zresztą nawet było widać. 40 godzinka. Ile skoszę, tyle skoszę. New Holland stoi, czeka na odbiór. Ale będzie fajna miniatura. Ale tę miniaturkę później sobie ogarnę. Nie na tym polu. Jak nie ogarnę, to na 26, no bo na 26 to tam się jest dokoszenia do koszenia. Więc na spokojnie. No i dobra, wybrałem sobie Jontira, no bo ponieważ ma największy header. Dlatego go wybrałem. No, myślałem nad. W sumie pomysł był na Lexiona, ale Lexion ma tylko 12 metrów przystawkę, więc. Mało. A John Deere był idealny, bo 15 metrów header, zbiornik też 16 coś, 16200 chyba, jak dobrze pamiętam.
Tutaj z tego pola idzie dużo więcej wycisnąć. Bo z tego pola idzie jeszcze dociągnąć 33 i 32. I tutaj takie, w sumie można powiedzieć, że duże U będzie. Albo jak to woli, obalone C. Też pod C można to podpiąć, tylko że na plecach jakby. No, obalone C, no, można powiedzieć. No. No ale bardziej, w sumie to bardziej pod U pasuje niż pod C. Dobra, Trian się wysypał. Ja bym patrzył sobie tutaj na mapę, mniej więcej jak te pole się rozkładają. Oczywiście miliony kredytu mam 3 miliony. Najwięcej ile się dało wziąłem. No i ja powoli to będę spłacał. Na razie nie spłacam, no bo kombajn dosyć dużo może mi zabrać za godzinę koszenia. A wiadomo, że jak nie będę miał pieniędzy, no to wszystkie moje. No to mój kombajn nie hola stanie, tak? Stanie i go będę tłuc. Nie no, ale tak na poważnie, no to. No to się pracownik po prostu wyłączy i nie będzie kosiony, tak? No i fajnie, dwa przejazdy i 80%, więc. Dosyć daje ta pszenica. I tak to jest kolejne pole pszenicy. O, dobra, dobra, bo myślałem, że ten lat jest tutaj taki, że tu się już będzie kończył lat, ale na szczęście do 14 należy. To jezioro, więc fajnie. Dobra, rura. I chyba. Chyba sobie ciągnikiem powiadam. Już nie będę ruszał mojego kombajniku z tego przejazdu. Mógłbym cofnąć i pojechać do przyczepy, ale. Ale stwierdziłem, że wezmę sobie do tego ciągnik. I opierdziele, 2 godziny sejwa ogarniałem. Ja 2 godziny sejwa ogarniałem. Bo kończyłem kiszonkę więcej niż 2 godziny w sumie. Bo jeszcze wcześniej chyba, we wtorek chyba godzinę siedziałem. No to chyba za 3 godziny sejwa ogarniałem z tego odcinka. Pracownicy sobie powoli kosili, a ja sobie kiszonkę robię. A kiszonki miałem 450 ton, jakby ktoś pytał. Wiem, że możecie mi nie wierzyć, albo i wierzyć. Ja to już. Wybór należy do was. Zawsze coś się dzieje z tą pszenicą nie idzie. Ale ja tego i tak nie załaszę teraz, no bo on nie idzie, więc albo wysypię na. Aha, czyli on teraz na klasa sypie, no dobra. Chcę, to niech sypie na klasa, no bo tak to teraz wszędzie po zbiorniku będzie rozsypane, no dobra, no. Chcę, to niech sypie. Nie wiem. Pomyślałem, że kupię sobie te pole, ponieważ fajne pole, duże, prostokątne. Tu jest. Hi, 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 hi. 8 hektarów prawie. Więc to nie jest małe pole. A 8 hektarów na pewno będzie, jak ja to powiększę. Chociaż teraz może tak będzie, bo tutaj trochę dojdzie. I tutaj w sumie to tak nie za dużo dojdzie, ale tutaj trochę dojdzie, więc akurat te 8 hektarów będzie. Dobra, niech ona się sypie. Na klasa. To już nieważne, gdzie on się sypie, nie interesuje mnie, to ważne, że będzie wysypany. A gdzie, to już mniejsza o to. Dobra. Elegancko to. Tego się nie spodziewałem, że ściągnie mi kombój. Dobra, szybko, szybko tego. I tutaj tego. Trzeba GPS-a wyłączyć. Czy GPS-a nie? Na razie nie kosi mój kombaj na GPS-ie. A ja Waltra ogarnę na pole numer. No.
Powiedz, zasypał na jedną wszystko. Dobra, na jedną sypał. Na pole. No, 26, tam gdzie Kosiń Holand. No, kurde, zapomniałem numerka. To jest 41 odcinek z Holberona chyba. Więc ja tutaj się, widzicie, bujam jak najbardziej mogę. Biorę kredytu ile idzie i kupuję pola. Wiem, że miały być krowy po żniwach, ale no. Widzicie, no. Kupiłem pole. Ewentualnie mogę sprzedać pole. Ale nie, to i tak jakieś kieszonki, no sobie chuj. Siana też nie mam. Więc i tak krowy by nie wypaliły. Chociażbym chciał to MR zrobić, no to bym musiał siano kupić, tak? No, to nieopłacalny biznes. Więc niestety na razie krowy muszą poczekać jeszcze jeden sezon. I teraz myślę, gdzie ja sobie teraz myślę, gdzie łąkę, gdzie mogę łąkę zasiać? I to jest dobre pytanie. Taka, żeby nie za duża, nie za mała. Może 35? Chociaż nie, nie wiem. Będę musiał przemyśleć to dokładnie, które pole chciałbym poświęcić na łąkę. To nie, bo tutaj drogę muszę przeciągnąć. A co to jest? Magazyn! W sumie takie najbardziej chyba pod łąkę by pasowało. Albo 35. 35 też fajny kawałek. No tutaj jest o tym 28. 28 nie może być, bo zaraz będzie łączone. Pomysł ich te, a tam ich. No i dobra, i tak to mniej więcej będą widać, bo wygląda dzisiaj też niego. Tutaj sobie zostawię. No i niech pan takie sobie ogarnie tutaj któryś zestaw. Pewnie na walce będzie sypać, więc na każdy zestaw po trochu będzie sypał, ale... Ej, nie ta strona, przyjacielu. Piętnaście 500, może być. I teraz specjalnie będę miał pusty zbiornik, pojadę na ten długi przejazd. I zobaczę, ile z jednego przejazdu daje pszenicy. Czy ja w ogóle jestem w stanie w jedną stronę dojechać? Na pewno jestem w stanie dojechać, ale na ilu procentach? Bo tutaj w tą i z powrotem, no to robię w tam i z powrotem, no to miałem 80%, po 40%, a to jest. O, a w sumie mogę nie dojechać nawet. Bo to jest dosyć daleko. Tego może być jeden zbiornik, to może być ciężko. Dobrze, kolejny odcinek jest w środę, czyli za 2 dni. Schodź Balerona, więc będą się tutaj mniej więcej streszczać. Z tą serią. Dobrze skręcił w prawo. Dobra. GPS i login. Dobra, tam będzie żyd mały. No. Może być. No, powiem, że chyba nie dojadę jednak do końca. Może taka być sytuacja, że nie dojadę do końca. I teraz dopiero będę jajca, jak nie dojadę do końca. No co, no to wsiądę w New Holanda i będę jechał przyczepą, no i tyle. Nie ma innej opcji. A jakbym zrobił takie coś? Rozładuję kamień.
Zobaczymy, jak to działa. Bo ja tego w sumie nigdy nie używałem, a myślę, że fajnie by było to sprawdzić. Czyli, no tak, cztery zwierniki i przyczepa jest pełna. Duża łódka, więc fajnie, fajnie. A nie Holand się sypie na... Sumie nie wiem na co. Zaraz zobacz. Ale pole jest mocarnym tutaj do koszenia. Tak sobie myślałem, że do Waltry będzie miał najbliżej. Tak sobie myślałem, że na Waltra się będzie sypał, bo on ma na najbliżej. A potem w sumie to nie wiadomo, gdzie będzie sypał. Tam, gdzie będzie mu się chciało i tyle. No, przejechałem za ten cypel i już mam 40%. Więc dojadę, albo nie dojadę. Są dwie opcje. Albo nie dojadę, albo dojadę na styk. Tylko teraz, która będzie opcja bardziej prawidłowa? Tego to ja niestety nie wiem. Tyk, pyk, pyk, tyk, tyk. 55%. Powinienem dojechać. Powinienem dojechać, ale to jest takie... Albo dojedziesz, albo nie dojedziesz. Dojadę. Dojadę, ale będę miał ponad 80%, czyli tak jakbym zrobił dwa przejazdy na tym krótkim cyklu. No więc dosyć duże. A nie, ponad 80, nie, 70% było. A to niespodzianka. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. No niestety chyba będę musiał jechać na pół headera. To czemu ten Nikolan nie chce podjechać? Już mam ponad 70%. A on stoi w miejscu dalej. Nie wiem, nie wiem. Może ja źle tej opcji używam? Teraz sobie zobaczę. Gdybym miał pełny zbiornik, to zobaczę tam do niego. No, na pół headera by dojechał. Fajnie to wygląda, jak tak jadę sobie drogą, a... Znaczy fajnie, no trochę słabo to wygląda, że koszę... Że ciągnę headerem po krzakach, no ale... Ale jadę według GPS-a, tak? Bo to i tak, czy ja bym jechał z tej strony... Od tej strony GPS-a, no, czy od tamtej, to jeden pies. Bo i tak by na pół headera wyszło i tak. Tylko, że tak proszę jedną czwartą pedera teraz, więc to prawie nic nie leci. Tego zbiornika nic prawie nie przybywa. Znaczy no przybywa, ale strasznie powoli. A teraz już ponad pół hedera będzie, no to... Czy nie można powiedzieć, że prawie 3/4 hedera, tak? No i teraz jak już wjechałem, to już teraz widać przypływ. Ale John Deere bardzo fajny kombajn, na pewno z czegoś się pojawi. No i co dalej będzie z serią, zobaczymy. Na pewno chcę ją dokończyć, więc... Ja w tym roku, no, ja wam powiedziałem, że ja w tym roku chcę Balerona dokończyć nagrywać. Że niekoniecznie na kanale, ale ja chcę mieć do... 31 grudnia choć Baleron nagrany i tyle. Całą serię. No bo to trzeba się sprężyć z tą serią i potem jechać kolejny.
Co to jest Apple? Nie wiem, co to jest za punkt. Pozycja do A. Pomocnik Jansa rozładowujący. Jest punkt. To co jest za Sils? Południe. Teraz żebym namieszył. Pozycja na polu niech jest ta. I on ma rozładować na kolejowym południu. Zacznij teraz. Co, teraz on będzie trybił? Aha. I co, on teraz będzie jechał? CP rozładunek kombajnu i tak dalej. Czemu nie? A! Czemu? M. A czemu nie dostępny? Nie wiem. Ten cepek chyba nie działa. Dobra. Będę się bawił z gównami. Stary sposób. Będę się bawił z gównami, będę sam sobie podjeżdżał i będzie 3 razy szybciej niż cepeki jakieś. W 22 przyznaję się, nie używałem nigdy cosplaya. Chodzi mi o na rozładunek. Aha, zajebiście, żeś to na tylną przyczepę wysypał. No. Aha, bo, a nie, on już drugi raz wysypał. Dobra, nieważne. Nie bawiłem się cosplayem w 22 na opróżnianie kombajnu ciągnikiem, tak jak to zawsze robię w przykładowo w 19. Chodzi mi o to, jak robię to w starszych farmingach, że po prostu nagrywam kurs i tyle, tak. No, jeszcze jeden zbiornik wejdzie. I teraz pytanie, jak ja mam to zrobić? Nie wiem, no chyba pojadę tamtą stroną, tak jak jechałem wtedy. I wrócę tędy. Znaczy, i tak nie wrócę, i tak będzie, nie wrócę, ale... Ile się uda, tyle się uda. Przejechać. Mógłby się przyda ten poprzecznik, ale no już nie będę go robił, bo już się nie opłaca. Zostały 4, 5, 6 przejazdów. 6 razy 15. Znaczy 15, no to raz 2, no to jest 30, to jest 60. 90 metrów jakieś. Chyba, że ja to źle policzyłem. W sensie matematykę dobrze tu zrobiłem, ale nie wiem, czy ja dobrze policzyłem przejazdy GPS-u o tam. Była tak. W sumie nie wiem. Bo ja chyba byłem na drugim, a w sensie ja byłem na trzecim, a powiedziałem, że na czwartym jestem. Chyba. Ale nie wiem, nie jestem pewien. Nie wiem, dobra, nie masz. Jak wyjdzie, tak wyjdzie i tyle. No i powiem wam, że fajny idą te żniwa. Seria też sobie fajnie płynie. Muszę zobaczyć, czy to jest na... A, bo dobra, nie będę patrzył. A to zobaczę, który to jest odcinek swoich Balerona, ale chyba 41. Bo kiszonkę mi się zdaje, że była 40.
która była wydana wczoraj. Znaczy, no, jak ja to nagrywam, to wczoraj. Dobra, treści. Powieści dziwnej treści. Chodź, Beleron. 40 kiszonka, mówię. Więc to jest 41 odcinek. Więc spoko, spoko. Na środę będzie 42 i myślę, co na tą środę zrobić na odcinku. Skoro teraz są żniwa, mamy sierpień, to teraz chyba by się przydało ogarnąć. No nie wiem. Chyba. Albo zimowy odcinek. Albo zimowy odcinek, jak sprzedaję tę dużą ilość pszenicy i. No, zrobić odcinek, jak sprzedaję pszenicę i sprzedaję olej, bo oleju też będzie do sprzedaży. Naprawdę dużo. Więc myślę, że fajny odcinek by był. No, ja nie często będę wam zimę pokazywał, bo po co, tak? Bo zimą nic się nie dzieje w sumie. Oprócz tego, że się wozi wszystko na z pociągi, potem z pociągów na skup, ale to tam. I dobra, teraz sobie dokładnie policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I ten jest szósty. No, czyli było jednak 7 przejazdów. No więc ja musiałem jakiś przejazd tam ominąć po prostu. Jak liczyłem. Więc ja musiałem być na czwartym. Nie wiem. Dobra, nie będę teraz kombinował, na jakim przejeździe byłem, a na którym nie, no bo to nie ma sensu. Ale widzę, że niewolno to tam daje fest, że ciągle wyskakuje, że ma pewny zmiernik. Się wyskakuje. No, patrzę sobie na inspektora i widzę, że ciągle na czerwono się świeci i pod deskę proteli widzę. Że jego ikonka też na okrągło się świeci, więc. Ostatni zbiornik. No, ja to teraz będę sypał już tutaj na pociągi, no bo już nie ma sensu na silosy tutaj gałozić. W sumie mogę od razu na pociągi sypać. Tak sobie pomyślałem. Co? A, bo ten pomak jest. No więc co jest, że ma automatyczną skrzynię biegów? A tylko 12 na godzinę jedzie. Mówię, to Waltra lepiej szła, tak sobie pomyślałem, a potem patrzę, że ten pomak jest. No, ten pomad był pod kiszonkę ustawiony. Pod ścieżkarnię może bardziej, o. W sumie powiedzieć pod kiszonkę to też nie jest złe, bo robiłem przecież kiszonkę, więc w pewnym sensie powiedziałem dobrze. No nie, no i teraz widzi tak, jak to jest. Teraz on się zbugował. Bo już za daleko jest od przyczepy i tak mi się zdaje, że pole jest po prostu za duże już i on już sobie nie wyszukuje kombajnu, więc muszę się przejechać ręcznie. I muszę na pewno kupić jakiś siemnik jeszcze, Amazona najlepiej. Albo jakiś. Nie wiem, co nie jaki nawet. Dobra. Kombajn puszczam na pracownika, żeby ta robota odchodziła. A ja jadę z tym na pociągi. Więc tutaj w sumie niedaleko jest na pociągi z tego pola, więc o to chodziło, żeby było blisko. Dobra, 30 minut odcinka. A ja tu mam jeszcze do koszenia tego pola.
sumie pół godziny odcinkiem, no ale tak w sumie to wielki ciul tego Polaska się. Odnieść tego, że tam zrobiłem dwa przejazdy i tutaj te krótkie skosiłem. No ale to jest 8 hektarów, więc nie spodziewałem się, że to będzie szybko szło. Chociaż myślałem, że lekko szybciej to by szło. Ale dobra, już nie będę się czepiał. Tutaj fajne pole będzie, długie, proste. Ale też i drogie, bo 700. 500. 500. O! Po sobie przejechałem se. Czyli, czekaj. 700. Tam było chyba 600 jedno. No to jakieś dobre ze 2,5 miliona muszę wycapować na tamte. Na tutaj, na ten. Ale pole numer 25 będzie no, 25. 920 tysięcy. To jest drugi najdroższy land na mapie. Oczywiście taki polny, jakby to można powiedzieć. No, a tutaj wyjdzie mnie 700 i 500. 1 200 i 550, czyli 1 800 w sumie na 3 kawałki 1 800. Są pieniądze fest. O, Terana Boost, to on idzie jak wściekły. A nie, ja wapnowany przecież muszę zrobić. Dobra, w sumie przejadę się tamtędy. Zanim zajadę, to tak, akurat John Deere będzie miał pełny zbiornik. Powinien mieć bynajmniej. Dobra, paliwa jest full, więc nie dolewam. Bo myślę, że jak już jestem, to sobie doleję paliwa, ale jednak nie dolewam, bo po co? Bo nie potrzebuję, no. 11 ton, 12 ton już ma zbiorniku, więc szybko to leci. A te 4 tony to w sumie raz, dwa dokosi. Jak to fajnie wygląda ten John Deere. Coś pięknego. No i dobra. Tutaj postawię Holanda, bo tutaj będzie pełny zbiornik gdzieś. A ja muszę zobaczyć, jak tam mój Holandzik sobie radzi. No i on teraz pojedzie z tej strony, nawróci i znowu wyhaczy walkę, więc... Więc teraz już powinno to działać. Czternaście sześćset. A dobra, ma 15 ton, to go już wysypie, bo po co więcej? Znaczy, no bo wtedy i tak, jak ja to wszystko zsypię, no to wtedy i tak zawsze na końcu to nam już zbiorniku zostaje, więc jak jest jedna piętnastka i trzy szesnastki, można powiedzieć, no to tak w sumie wchodzi, nie? Ale fajny, fajny kombi, fajny. No i to mi się podoba. Kurde, prawie 22, nie? Jak ten czas zapierdziała. Dobrze, jutro piątek. Będę mógł sobie pograć. Dłużej niż 22. No ale to w sumie jutro będzie wola brudnowska pewnie, bo Bartek będzie chciał i to tak. W sumie znowu nie wyjdzie to nagrywanie. No chyba, że nie będzie mu się chciało grać. To jest jakaś tam szansa na to w sumie. A jakby mu się nie chciało grać, to w sumie nawet fajnie. Bo bym sobie nagrał wtedy Felsbruna. A on jeszcze kosi, dobra, ja myślę, że on jeszcze wysypuje. Ale on jeszcze kosi, ale chcę zobaczyć, czy on złapie Waltrę? No na pewno Waltrę, no bo nie wierzę, żeby złapał Masaja. W sumie Masajem też mu podjadę trochę bliżej. Masajem podjadę troszeczkę bliżej, żeby też chłopak się nie męczył. Dobra, tak mu postawił Masaja. I tak wiedziałem, że on Waltrę wybierze, no bo była bliżej.
A teraz to będzie znowu Masaya wybierał, bo jest bliżej. I to tak się będzie teraz w sumie na przekładkę robić. No a jak będzie miał zbiornik tutaj, to będzie łapał sobie po prostu klasa i tyle. Ale żeby klasa złapać, no to jeden przejazd. A, bo tam chyba kogo tu nie zgasły w Jundirze, do tego tą drugą. R29 musi poczekać z Wachnem. Ale tutaj muszę te 3-4 pola zlatować. A ja rozrzutnika nie mam, więc będzie ciekawie. Dobra, nie będę sprawdzał tych rozrzutników. No bo po co? Rowerek. A czym się różni to od tego? Oprócz tego, że to wieczorem. Dobra, nie wiem. No i dobra. Jak tam mój John Direct kosi? Niby kosi. Już ładnie nawrócił. Mógłbym przeciągnąć sobie ten odcinek do końca tych żniw, ale po co? Tak z tego nic nie będę miała. Nie wiem, jaką miniaturkę walnąć temu kombajnowi. Taką zostawię? Nie, no. To by mnie wyśmienili ludzie, jakbym taką miniaturkę zrobił. Ciekawe, ile ujadę. No, w sumie 38 minuta, więc chyba będę kończył. Ja sobie tu będę walczył sobie z tymi żniwami dalej. Będę sobie walczył z tymi żniwami dalej, a po prostu zobaczymy się w kolejnym odcinku, jak już będzie wapnowanie. Bo myślę, że wapnowanie można dosyć ciekawe zrobić. Ciekawa akcja może być wapnowanie. Więc nie przedłużam. Żegnam się z wami i to chyba tyle. Na razie, pa pa.